kochani, przechodzimy do trzeciej sesji. Mam mały dylemat, ponieważ w ogóle mówię wam coś słowo okultyzm. Co to jest okultyzm? Wywoływanie duchów? Chodzenie do wróżek? Korzystanie z horoskopów, jasnowidzów? Korzystanie z usług okultystycznych, takich jak na przykład tarot? Uprawiałeś takie rzeczy, nie? Kto z was miał kiedykolwiek do czynienia z tymi formami okultyzmu, które wymieniłem, i innymi? Możecie podnieść rękę? Kto z was modlił się o odcięcie przekleństwa i uwolnienie od tych rzeczy? A kto nigdy nie modlił się o to? Aha. Dobrze, to myślę, że dzisiaj nie na tej sesji, ale następnej powiemy trochę o okultyzmie, ponieważ demony i diabeł jest jeden, demonów jest wiele, wchodzą do naszego życia, do życia człowieka. Kiedy mówię naszego, to mówię o ludziach, o człowieku. Wchodzą właśnie między innymi poprzez praktyki okultystyczne. I o tym będziemy mówić dzisiaj troszeczkę również, ale to nie w tej sesji. Dlatego, że chciałbym tą trzecią sesję zatytułować Pokonaj zniewolenie przez łaskę przebaczenia. Pokonaj zniewolenie przez łaskę przebaczenia. Wiecie, żyjemy w określonym narodzie, który ma pewne przyzwyczajenia, które są wynikiem naszej przeszłości, ale też i tego, w jakich rodzinach się urodziliśmy i jak zostaliśmy wychowani. I nie należy ukrywać, że większość z nas urodziło się albo w kościele katolickim, albo tu na Śląsku ewangelickim, ale jeden i drugi, może ten drugi tak mniej, ale ten pierwszy wykształcił pewien model myślenia o Bogu i myślenia o nas samych. A mianowicie, żeby Bogu się podobać, to trzeba na to zasłużyć. Oczywiście my wierzymy, że wiara bez uczynków jest wiarą martwą. Więc to nie znaczy, że my nie mamy czynić dobrze, tak? Ale jednocześnie my nie możemy Boga kupić. Boga nie możemy kupić naszymi dobrymi uczynkami, tym jak mu się będziemy podobać, to wtedy On będzie na nas patrzył przychylnie. Czytaliśmy dzisiaj, że Bóg patrzy na nas, tak? Bóg widzi człowieka, widzi jego udrękę, widzi jego cierpienie i dlatego przychodzi, aby nas wyzwolić. Natomiast to ukształtowanie naszego myślenia często sprawia w nas też taką postawę, która mówi, ja nie jestem godny, nie jestem godzien, aby Bóg coś w moim życiu zrobił. Jak tak myślisz, to źle myślisz. Nie możesz tak myśleć, Wanda, bo jesteś godna, bo za ciebie Jezus Chrystus oddał życie. On wcale nie kazał ci za to płacić. Tylko Jezus Chrystus 2000 lat temu, kiedy umierał na krzyżu, niósł również twoje, Wandy Piekarzewicz, grzechy. I Boże Słowo nam mówi, że karą za grzech jest śmierć, ale z łaski Bożej zbawieni jesteśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I Boże Słowo nam również mówi, że w Nim zostaliśmy wybrani jeszcze przed założeniem świata. Nie wiem, czy sobie wyobrażasz, ale Bóg cię wybrał o wiele wcześniej, niż ty masz lat. Bo jeszcze zanim świat powstał, Bóg wybrał ciebie i postawił cię w tym miejscu. Każdego z nas Bóg wybrał jeszcze przed założeniem świata. W kim? W Jezusie Chrystusie. Dlatego ta postawa, taka Bogu musimy się podobać, jest postawą, która nas zatrzymuje w tym, aby Bogu oddać całkowicie swoje życie. Co by się stało, gdyby Mojżesz powiedział do Pana tak?
Wiesz, Boże, ja jednak nie dam rady, bo jestem niegodny, bo jestem pastuchem. Byłem księciem, ale teraz jestem pastuchem. I muszę dalej paść trzodę swojego ojca. Nie pójdę i nie wyprowadzę Izraela. Niech zrobi to ktoś inny. Czy znalazł Bóg by kogoś innego? Jak Jonasza. Może by go do ryby posłał, może by go posłał w paszczę lwa. Tam łatwiej było lwa niż rybę na tej pustyni. Mojżesz na pewno by poniósł szkodę. Bóg by kogoś innego użył. Ale Mojżesz, który by odpowiedział w ten sposób Bogu, poniósłby szkodę. Dlaczego? Dlatego, że to Bóg do Mojżesza mówił. I jeżeli Mojżesz by zrobił to, jeżeli Mojżesz miał mieć cel w swoim życiu, osiągnąć szczęście, to tylko wtedy, kiedy wykona Boży plan. Ta postawa, którą dzięki Bogu nie zastosował, którą nie użył, czy nie pokazał Mojżesz, jest postawą, która mówi, nie jestem godzien, aby Bóg do mnie przyszedł i uwolnił mnie. Wiecie, patrzymy na religijne obrazy, prawda? Znaczy, ja nie mówię obrazy w sensie obrazka, tylko widzimy na duchowieństwo, widzimy na papieża, patrzymy na ludzi, którzy są odziani w szczególne szaty i myślimy sobie, oni to dopiero, tak? Są blisko Boga, ale my nie jestem godzien. I wycofuję się. Nie chcę wejść w relację z Bogiem. Kochani, to jest postawa, którą należy złamać. Należy zmienić. Jeżeli Wanda do tej pory myślała, że nie jest godna, aby Jezus stał się twoim Panem, to ja dzisiaj ci mówię na podstawie Pisma Świętego, że Jezus Chrystus chce być twoim Panem. Ewangelia Łukasza, będziemy czytać rozdział 7. Od wersetu 44 do 47. Przeczytamy historię kobiety, którą Jezus spotyka w domu Szymona Piotra. W tej historii Jezus daje niesamowitą lekcję przemiany człowieka, który poprzez uwolnienie z tego życia upodlonego, grzesznego, staje się zupełnie kimś innym. Czytamy tutaj takie słowa. Zwróciwszy się w stronę kobiety, powiedział do Szymona: widzisz tę kobietę? Gdy wszedłem do twego domu, nie podałeś mi wody do nóg, a ona łzami obmyła mi nogi i własnymi włosami je otarła. Ty mi nie dałeś pocałunku, a ona, gdy tylko wszedłem, nie przestała całować mi stóp. Nie namaściłeś mi głowy nawet oliwą, a ona wonnym olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego mówię ci, są jej darowane liczne grzechy, bo okazała wielką miłość. Komu zaś mniej jest darowane, to znaczy, że zdobył się na mniejszą miłość. Wiecie, problem polega na tym, że musimy zrozumieć, że w tej historii kobieta, o której mówi Jezus, która namaściła Jezusa, ta kobieta zrozumiała, co jej było darowane. Wiecie, kim była ta kobieta? Grzesznicą to jest takie powiedzenie, wiecie, wybaczcie siostry i panie, ale każda kobieta była lub jest grzesznicą. I każdy mężczyzna był lub jest grzesznikiem. Więc to jest takie określenie bardzo wygodne. No, szanowne mury kościoła nie lubią tego słowa, ale ja je użyję. Ona była prostytutką. Ona była prostytutką. Możecie sobie wyobrazić prostytutka, która sprzedawała swoje ciało. Z tego żyła. Co myślą ludzie o prostytutkach? Lepiej nie mówić. Dlatego chcę wam powiedzieć, że z prostytutkami w tamtym czasie się sypiało i im płaciło, ale się z nimi nie przystawało. To była taka podwójna moralność w tamtych czasach. Mężczyźni chętnie korzystali z ich usług, ale było to w
zakrytym miejscu i nie wolno z nimi było przebywać. One były poza nawiasem społeczeństwa. Nie lubimy tego określenia w Kościele. I zobaczcie, prostytutka, której Jezus odpuścił grzechy, który uwolnił ją od tej profesji, całując stopy mistrza, wyciera je własnymi włosami. I co Jezus powiada w tym miejscu? Komu wiele, ten bardziej miłuje. Wiecie, dzisiaj to byłby dziwny byłby to obraz, tak? Gdyby Pan Jezus to rzeczywiście fizycznie był, bo jest, wierzymy, że jest w Duchu Świętym, ale gdyby był fizycznie i nagle wchodzi prostytutka z ulicy i zaczyna całować stopy Jezusa, powiedzielibyśmy, że coś między nimi jest chyba, tak? Ale Jezus kompletnie łamie stereotypy. I co mówi? Komu wiele odpuszczono, temu wiele darowano. Tym bardziej miłuję. Sparafrazowałem to. Ale dobrze, że słuchacie. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że uwolnienie jest wielkim darem. Znam ludzi, o których się modliłem, którzy przeżyli uwolnienie i po uwolnieniu, mając świadomość tego, z czego zostali wyrwani, bardzo mocno kochają Pana. Dzisiaj znam ludzi, którzy byli alkoholikami, narkomanami, a dzisiaj służą gorliwie Bogu i są gotowi poświęcić całe swoje życie. Wybaczcie, że powiem tak. Są ludzie, którzy mówią, urodziłem się wierzącym człowiekiem. I wiecie, z nimi czasami jest najwięcej problemów później. Bo nie rozumieją tak do końca, co Bóg im odpuścił. A ci, którzy mają świadomość swojego grzesznego życia, oni oddają swoje życie później Jezusowi i idą na całość. Kiedy zrozumiemy, albo uświadomimy sobie, że Bóg mi przebaczył bez względu na wszystko, to zdobędę moc wtedy do pokonania grzechu w swoim życiu, do pokonania nałogu. Ale muszę to zrozumieć. Niektórzy z was, którzy tu są po raz pierwszy, czujecie się dziwnie troszeczkę, bo coś się zaczyna dziać w waszym życiu. Ktoś was zaprosił, Jarek, prawda? I się czujecie dziwnie teraz, to takie dziwne towarzystwo. Tu śpiewają, tu się modlą, tu jakiś kaznodzieja chodzi, coś mówi. I nie wiecie, co się dzieje. Trudno się odnaleźć w tej sytuacji. Bo tacy święci oni są. Miałeś takie myślenie, że tacy święci? Ty jesteś święty. Kiedy uświadomisz sobie, co Bóg ma ci do wybaczenia i że ci to przebaczył, znajdziesz moc, aby zniszczyć nałóg w swoim życiu. Aby pokonać szatana w swoim życiu. Aby przyjąć jego uwolnienie. Kobieta zrozumiała, co Jezus dla niej uczynił, dlatego się tak zachowywała. Wiecie, jaka jest tajemnica uwolnienia, która stoi za każdym człowiekiem? Czym jest uwolnienie inaczej? Wiecie, jest jedno słowo w Biblii, które określa trzy stany. Określa uwolnienie, uzdrowienie i życie wieczne w ten sam sposób. Zbawienie. Zbawienie oznacza uwolnienie, uzdrowienie i wybawienie od grzechu i życie wieczne. Więc kiedy mówimy o zbawieniu, to tak naprawdę mówimy o uwolnieniu. Kiedy mówimy o uwolnieniu, mówimy o uzdrowieniu. Kiedy mówimy o uzdrowieniu, mówimy o zbawieniu. Amen? I to musimy wiedzieć, że Bóg chce, aby nasze życie w Nim schowane było życiem szczęśliwym. Dzisiaj cytowałem ten psalm, 73 psalm. A moim szczęściem jest być blisko Boga. Amen. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Otwórzmy pierwszy list Jana.
Werset 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Więc jeśli chodzimy w światłości, to nie chodzimy w ciemności. Ciemność jest domeną Królestwa Ciemności. Światłość jest domeną Królestwa Światłości, Królestwa Syna Jego umiłowanego, o którym dzisiaj mówiliśmy. Amen. Kto chodzi w światłości, jest obmywany krwią Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, łaska przebaczenia dotyka jego życia i nawet jeżeli zdarzy mu się upaść, Bóg i tak ma łaskę dla tego człowieka. Halleluja. Bracia i siostry, dalej Jan powiada w rozdziale 2, w wersecie 2, że Jezus jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Więc Jezus jest ubłaganiem za nasze grzechy. Kiedy szatan przychodzi ze swoim związaniem do naszego życia, z tymi swoimi rzeczami, które wnoszą i związują nasze życie, życie człowieka, to Jezus przychodzi, aby to życie rozwiązać, aby je uwolnić. I On nie ma innej motywacji, jak tylko tą, żeby to życie uwolnić. Nie wiem, czy słyszeliście świadectwo jednego z naszych pastorów już dzisiaj, a kiedyś mojego brata w Chrystusie, który nawrócił się w moim zborze i który w tym zborze się wychował i dzisiaj jest pastorem jednego ze zborów w Polsce, usługuje ludziom, jest kapelanem więziennym. Ten człowiek, jak ta kobieta, o której czytaliśmy, dokładnie jak ta kobieta, słuchajcie, wiedział, że wiele mu darowano. Pochodził z rodziny rozbitej. Jako małe dziecko, razem ze swoim rodzeństwem, był zabrany z domu rodzinnego. Rodzice byli rodziną dysfunkcyjną, dzisiaj tak się mówi. Ojciec był alkoholikiem, więc dzieci zabrano do domu dziecka i rozdzielono po różnych domach. Nie znał swojego rodzeństwa. Został jako dziecko adoptowany przez inną rodzinę i tak się w niej wychowywał, ale kiedy dorastał, trafił w towarzystwo, które, krótko mówiąc, było towarzystwem chuligańskim. Wszedł na drogę przestępczą, zaczął kraść. Jeden wyrok, drugi wyrok, trzeci wyrok. Wiecie, oprócz tego, że miał wyroki, że kradł, to jeszcze pił. I w pewnym momencie, kiedy urodziła mu się córeczka i był przed kolejną odsiadką, jego żona chciała się rozwieść. Nie wiem, jak to się stało. To było na początku 91, 92 rok. Ten człowiek trafił na ewangelizację, którą organizowaliśmy. Gangster z dziarami, grypsujący. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy wszedł i na wezwanie ewangelisty ten gangster w dziarach, jeszcze dobrze nie wytrzeźwiały, uklęknął, padł na kolana właściwie i głęboko i głośno szlochał. Złodziej, który nie oszczędzał ludzi. Oddał swoje życie Bogu. Jakoś dostał Biblię, ktoś mu podarował Biblię. Z tą Biblią wrócił do domu i powiedział żonie, że się nawrócił. A żona mu powiedziała, że ma teraz kolejny odpał, że tym bardziej bierze rozwód. Minęło pół roku. Żona zaciekawiona
stwierdziła, że ona musi przyjść zobaczyć, bo pół roku minęło, a mąż przestał pić, przestał kraść, stał się porządnym mężem. No nienormalne. Gościowi tak odbiło, że trzeba to sprawdzić, gdzie on trafił. I kiedy ona przyszła, Bóg się jej dotknął i oddała swoje życie Bogu. No to potem przeprowadziła swoją siostrę, bo jej siostra stwierdziła, że coś tam nie gra, coś odbiło towarzystwu. Najpierw razem pili, potem się rozwodzili, ten wcześniej kradł, a teraz oni chodzą do jakiegoś kościoła i czytają Biblię i mówią, że oni są nawróceni. Więc przyszła jej siostra. Została. No to został jeszcze mąż tej siostry. Też kryminalista. Na dzielnicy potrafił z główki, jak to mówił, z dynki, wystawy sklepowe rozbijać. Wszyscy się go bali. Stwierdził, że żonie odbiło. Musi przyjść zobaczyć, co się stało. Przyszedł i został. Do dzisiaj są. Ale ten Adam, bo tak miał na imię, ma na imię. Po pół roku przyszło wykonanie kary. Robiliśmy wszystko, żeby nie poszedł, bo był już zmieniony człowiek. Uruchomiłem mojego znajomego prawnika, który mi powiedział tak: u ciebie w kościele to są albo złodzieje, albo alkoholicy. Ja mówię, ale Bóg ich kocha. Ten prawnik, ateista, napisał obszerny wniosek do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w którym prosił o akt łaski. Nic nie przyszło. Aktu łaski nie ma, Adam poszedł siedzieć. Żona go odwiedzała, jeździliśmy do niego. I pewnego razu ten Adam został przydzielony do pracy w świniarni, bo zakład karny miał świniarnię. I w tej świniarni pracował, przestał grypsować. To jest bardzo ważna informacja dla ciebie, kolego. Przestał grypsować i musiał za to ponieść karę. Wiecie, co się dzieje, kiedy grypsujesz, a potem nie grypsujesz? Ty wiesz, nie? Tak. Więc było dla niego dobrym wyjściem, kiedy mógł pracować przy świniach, bo wtedy nie miał kontaktu z innymi więźniami, ale miał przydzielonego jednego więźnia, z którym pracował. I patrzy tak na niego, jeden dzień, drugi dzień, zaczyna mu głosić Ewangelię. Ten się zaczyna otwierać. Nie uwierzycie, co się stało. To, że się nawrócił i został starszym zboru, to jest inna sprawa. I w pewnym momencie Adam mu zadaje pytanie: jak masz na imię? Tak i tak. A skąd pochodzisz? Stąd i stąd. To jesteś moim bratem. Słuchajcie, w więzieniu odnalazł swojego brata, którego stracił, mając parę latek. Ten brat się nawrócił. Tylko Adam po 2 tygodniach dostał akt łaski od prezydenta. I po to tam poszedł. Kiedy wyszedł z więzienia, już w więzieniu głosił, kiedy wyszedł z więzienia, zaangażował się bardzo w misję więzienną. Dzisiaj jest kapelanem, dzisiaj jest pastorem, dzisiaj jest duchownym naszego kościoła. To się nie stało tak od razu. Po wielu latach musiał przejść jeszcze też próbę. Ale mówię to świadectwo wam dzisiaj, ponieważ dla tego człowieka nie ma rzeczy niemożliwych. Jak ja do niego dzwonię, mówię: Adam, musisz mnie zastąpić, albo proszę cię o jakąś pomoc. Mogę zadzwonić za 10:18, a on przyjedzie na 18, żeby mnie zastąpić. I wiele innych rzeczy. Bóg odbudował jego rodzinę. Jego zięć jest pełniącym obowiązki pastora teraz w jednym z placówek naszego zboru. Nie będę wymieniał nazw, bo widzę, że nakręcacie, a nie chciałbym, żeby to gdzieś tam kogoś dotknęło.
Ale to wszystko pokazuje, że łaska jest nieograniczona, rozumiecie? Że łaska jest dla każdego. Że łaska, którą Bóg objawił w Jezusie Chrystusie, jest dla nas. Tak jak dla tej cudzołożnicy, dla tej prostytutki, która również doświadczyła Bożego przebaczenia. I dzisiaj również dla ciebie jest łaska. Uwolnienie przychodzi z łaski. Zbawienie przychodzi z łaski. I uzdrowienie przychodzi dzięki łasce. Halleluja. Czym jest łaska? Łaska jest czymś, na co nie zasłużyliśmy, ale co otrzymaliśmy darmo, dzięki miłości Bożej. Pamiętacie ten cytat, który dzisiaj już wypowiedziałem z Ewangelii Jana 3,16? Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto nie wierzy, kto wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I jeszcze jedno, kochani. Jest taka historia, którą chciałbym wam opowiedzieć na temat łaski, jak ona działa. Był pewien sędzia. Sędzia, który wychowywał się jako dziecko w określonej dzielnicy i miał tam przyjaciół. Czy ty wiesz, Sławek, że możesz mieć przyjaciela sędziego? Wierzysz w to. Ten sędzia miał takiego Sławka przyjaciela. I pewnego razu ten Sławek zrobił pewien przekręt finansowy, za który groziła albo kara grzywny bardzo wysoka, albo więzienie. A że sędzia bardzo się z nim kiedyś przyjaźnił, był jego przyjacielem. Potem się ich drogi rozeszły. Jeden poszedł, wiecie, na prawo, a drugi poszedł na lewo. Wiemy, gdzie Sławek poszedł. I sędzia o tym wiedział, że ma takiego przyjaciela, tęsknił często za nim. Gdzieś tam się sporadycznie widywali. W sercu dalej miał do niego taką przyjaźń. I tak się złożyło, że na wokandzie stanęła sprawa jego przyjaciela. I on jako sędzia, dwaj przyjaciele, stojący po dwóch stronach barykady. Co zrobił sędzia? Jest niezawisły i nie może być stronniczy. Musi osądzić wbrew sobie, zgodnie z zasadami. I wydał wyrok, wskazując tego Sławka albo na bardzo wysoką grzywnę, której nie był, wiedział, że nie jest w stanie zapłacić. Więc zamianą grzywny było więzienie. I nastał moment takiej ciszy, kiedy wydał wyrok. Po oczach Sławka zaczęły płynąć łzy, bo wiedział, że go za chwilę wyprowadzą, bo wyrok stał się prawomocny od razu. Ale sędzia nie wychodził. Jest bardzo ciekawe, że on nie wychodził. Po wydaniu wyroku i uzasadnieniu powinien wyjść. A on jeszcze przez moment patrzył. I w jego sercu toczyła się walka. Ale w pewnym momencie zrobił coś, co było szokiem dla tych, którzy byli na sali. Wstał, najpierw zdjął łańcuch sędziowski, bo odłożył go na bok. Potem zdjął togę, przewiesił ją przez krzesło sędziowskie i wyszedł. Stanął naprzeciwko Sławka. Wyjął czek wypisany na kwotę grzywny i powiedział mu tak. Tam byłem twoim sędzią, a tu jestem twoim przyjacielem i dlatego płacę za ciebie. I ta historia jest historią, która wydarzyła się, ktoś powiedział naprawdę. Ale ta historia pokazuje obraz Boga. Bóg, kiedy patrzy na nas, widzi nasze cierpienie, nasze udręki, ale też widzi nasze grzechy.
Nie mogę mówić inaczej, bo panie, panowie, czasami jesteśmy grzesznikami. Ale Bóg co zrobił? Osądził grzech. Wydał wyrok. Karą za grzech jest śmierć. Potem zdjął łańcuch sędziowski. Zdjął togę. Podszedł do ciebie i powiedział: tu byłem sędzią, a teraz jestem twoim przyjacielem i daję mojego syna za ciebie. Kiedy to sobie uświadomisz, staniesz naprzeciwko swojego problemu, naprzeciwko swojemu zniewoleniu, naprzeciwko swoim grzechom i przyjmiesz łaskę przebaczenia, powstaniesz innym człowiekiem. Powstaniesz innym człowiekiem, który będzie pragnął tylko jednego, być bliżej Jezusa. Tak jak ta kobieta, o której czytaliśmy. Który pragnął tylko jednego, aby już więcej Jezus nie odchodził, aby zawsze być blisko Niego. Halleluja. Halleluja. Wiecie, diabeł, o którym dzisiaj mówiliśmy, który przyszedł, aby niszczyć, aby kraść, niszczyć i zażynać i wyniszczać, on zachowuje się jak przestępca w naszym życiu. Ale też jest taka historia, którą jeszcze chciałbym wam powiedzieć, żebyście sobie wyobrazili tą historię. Bo kiedyś pewnego razu, głosząc Ewangelię gdzieś w jednym z miast Polski, uświadomiłem sobie, że Boża miłość jest inną miłością niż nasza miłość. My kochamy często, bo jesteśmy interesowni. Dlaczego mężczyzna kocha kobietę? Bo ma interes. A dlaczego kobieta kocha mężczyznę? Bo też ma interes. Amen? Musimy się z tym zgodzić. Wszyscy mają interes. Ona ma interes i on ma interes. Wtedy się kochają. Ale Bóg nie ma interesu. I wyobraziłem sobie taką historię, że Bóg zachowuje się tak, jak ten człowiek, który ma ukochaną żonę, która z nim żyje, która z nim mieszka, bez której sobie życia nie wyobraża. I pewnego razu przychodzi morderca. Przychodzi morderca i zabija jego żonę. A ten człowiek w wielkim bólu i wielkiej rozpaczy przebacza temu mordercy. I kiedy morderca wychodzi z więzienia, on go zaprasza do swojego domu. Potrafi sobie to wyobrazić i pozwala mu usiąść w fotelu jego żony. Pozwala i daje mu herbatę w filiżance jego żony, którą zamordował. I potrafi z nim rozmawiać i podzielić się tym, co ma. Mimo, że jest on mordercą jego żony. Jest taka pieśń, to nie ludzie cię, to nie gwoździe cię przybili, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. I tak naprawdę, kochani, Ojciec, kiedy patrzy na nas, to ma prawo, miałby prawo, ma prawo powiedzieć, to nie ja tak naprawdę, to nie te gwoździe, które ci Rzymianie wbijali w jego ciało. To nie ta korona cierniowa, tylko to twój grzech, a więc to ty jesteś winien śmierci mojego syna. Ma prawo Ojciec tak powiedzieć, ale tego nie mówi. Tylko zaprasza nas do siebie, do swojego domu i mówi: wszystko, co jest moje i wszystko, co jest mojego syna, daję wam. Halleluja. To jest łaska. Łaska, która nie ma granic.
Łaska, która lituje się nad każdym człowiekiem. I łaska, która otwiera drzwi do zbawienia każdemu z nas. Halleluja. Wiecie, kiedy patrzę na Sławka. Pierwszy raz tu jesteś. Czy drugi? Drugi raz. To widzę w nim człowieka zagubionego. A on nie lubi tego słowa. Bo lubi być twardzielem. Panie Blacha, nie? Lubisz być twardzielem? Powiedz mi. Byłeś twardzielem. Tak jak Bóg kocha. Kocha Ciebie, Agnieszka. Ciebie, Tadeuszu. Ciebie i Was, wszystkich i nas. Bo Jego łaska pokonuje zniewolenie i grzech. Wróćmy jeszcze do wersetu 7. Pierwszy list Jana. Na końcu tego wersetu jest takie słowo, które ma bardzo szczególne znaczenie. Otóż zobaczcie, tu jest napisane: oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bogu dziękuję za to słowo, oczyszcza nas. Oczyszcza nas. To słowo tutaj użyte oznacza czynność stałą. Co to jest czynność stała? Czynność, która jest powtarzana bezustannie. Tak? A więc jest powiedziane tutaj, że krew Chrystusa Jezusa oczyszcza nas bezustannie. Nie oczyściła, nie będzie oczyszczać, tylko oczyszcza. Możemy sobie ją porównać do duchowego środka, który czyści. Kiedy się pobrudzisz, oddajesz swoje rzeczy, żeby je wyprać. Żonie. Jak nie masz żony, to masz problem, musisz sam prać. I trzeba wyprać, bo inaczej nie da się nosić. Nie da się chodzić w grzechach. Trzeba je wyprać. Dlatego objawienie Jana mówi, że mamy prać swoje szaty we krwi baranka. To inaczej mówiąc, że krew Jezusa nas nieustannie oczyszcza. Halleluja. A więc dzisiaj, kiedy myślisz sobie, nie jestem godzien, to Bóg ci mówi, chodź, a będziesz jak śnieg. Bielszy nawet niż śnieg. Będziesz czystszy, bo krew mojego Syna oczyszcza cię. Halleluja. Chodź, a będziesz czysty. Pokonaj swoje zniewolenie przez przyjęcie łaski w Jezusie Chrystusie. I ostatni fragment, który chciałbym przeczytać dzisiaj w tym miejscu, przy tej sesji, to jest fragment z listu do Efezjan, który już dzisiaj czytaliśmy. To jest rozdział 1, werset 7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. W Nim mamy odpuszczenie, oczyszczenie, bo udzielił nam hojnie. Hojnie. Zadam Ci pytanie. Czy chcesz być wolny? A wolność przychodzi przez złączenie z Chrystusem. Przez Jezusa Chrystusa. Nie możesz być wolny, aplikując sobie leki na Twój problem. Bo dalej będziesz uzależniony od leków.
Wiecie, znałem człowieka, który miał tak zwane dwubiegunowe uzależnienie. Wiecie, co to znaczy dwubiegunowe? Czy krzyżowe? Krzyżowe. Jak brał leki, to nie pił, ale był na haju. Jak przestawał brać leki, to pił. I on mówił tak, kiedy brał leki, że on nie jest alkoholikiem. A kiedy pił, to mówił, że on nie jest lekomanem. Miał substytuty, którymi próbował zastępować jedno uzależnienie drugim. Nie był wolny. Człowiek wolny to jest człowiek, który jest wolny przez Jezusa Chrystusa. Gdzie jego cała dusza, cały duch i ciało są poświęcone Bogu. I to dzisiaj jest dla ciebie. Bo kiedy zrozumiesz, że twoje życie jest ważne w oczach Boga i twoje życie ma sens w oczach Boga i uwierzysz Jemu, będziesz wolny. Amen. Amen.